Taniec i dobra zabawa trwały podczas biesiady seniora w niedzielę na Podzamczu już od samego rana. Choć na początku imprezy, która rozpoczęła się o godzinie 10, dominowały ciepłe kurtki, to z czasem okazało się, że nie będą one już więcej potrzebne, a parasolki przydadzą się na szczęście tylko w celu ochrony przed słońcem. I tak przy pięknej aurze ponad 400 seniorów bawiło się do późnych godzin popołudniowych w rytm dźwięków wykonywanych przez 33 grupy muzyczne. To są nasi stali goście. To są ludzie, którzy są wierni idei wspólnych spotkań w Wąbrzeźnie. I tak jak mówią, tu zawsze jest wesoło, tu się spotyka przyjaciół, tu będziemy przyjeżdżać. Wśród wykonawców tradycyjnie nie mogło zabraknąć reprezentantów Płocka, Chełmna, Brodnicy, Rypina, Kwidzyna czy Torunia. Biesiadę otworzył pan Józef Tabor z Grudziądza, który w Wąbrzeźnie prezentował się po raz piąty, a muzykuje w ogóle od ponad 60 lat. Lubię romantyczne piosenki, lubię dużo piosenek z Teresy Werner, bo to są takie słowa odpowiednie, melodia odpowiednia i rytm odpowiedni. To jest tak ładnie ukształtowane i ona występuje bardzo pięknie, mi się podoba jako piosenkarka. Oprócz hitów wspomnianej artystki, repertuaru biesiadnego i disco polo w tym roku dominowały także współczesne radiowe przeboje. Ta piosenka popłynęła ze sceny kilka razy, a głośno śpiewali ją nie tylko występujący, ale i publiczność. O dobór takiego repertuaru pokusiły się m.in. Nowa Liki z Chełmna. Każda podaje jakąś propozycję, z tego wybieramy tam jakąś, która jest bardziej melodyjna, która nas bardziej ruszy. Tak, i to tak każda coś tam, każda, nie decyduje jedna osoba, nie. Biesiada jak zwykle była okazją do poznania ciekawych historii, zarówno zespołów, jak i poszczególnych członków. Wniosek z tych opowieści nasuwał się jeden. Seniorzy to ludzie bez barier, którzy uwielbiają to, co robią, tak jak przedstawicielka zespołu Halka z Golubia Dobrzynia. Kocham śpiewać, lubię się bawić i dlatego jestem z nimi. I jest mi bardzo dobrze, bo to są takie już panie starsze, ja jestem najmłodsza, ale jest super, bo my mamy nie tylko śpiewy, ale my tak samo różne imprezy organizujemy, nawet wycieczki, sobie spotkania takie cotygodniowe mamy. Apogeum dobrej zabawy nastąpiło podczas występu ostatniego zespołu. Wszyscy z niecierpliwością czekali na występ Cyganeczki z Gardei. Dzięki jej umiejętnościom wodzirejskim pod sceną bawiono się do ostatnich sił. Miła rozrywka zwieńczona otrzymaniem pamiątkowych dyplomów i pucharów poprzedzona jest jednak ciężką pracą i dyscypliną, o czym nie wszyscy wiedzą. Koleżanka to nas tak dusi, że trudno tutaj akcenty, no nie daj Boże, coś nie tak, coś nie w rytm, ściszanie tam, no takie sprawy, to nie mamy lekko w każdym bądź razie, nie? Przy ćwiczeniach, nie? Bo seniorzy mają swoich muzycznych opiekunów, jak na przykład chór Retro z Płocka. Ich dyrygent, pan Andrzej, jeszcze nie jest seniorem, ale w grupie swoich podopiecznych czuje się jak w domu. To taka jedna jest rodzina, duża rodzina i bardzo się cieszę, że mogę też w tej rodzinie no, coś tak zaznaczyć, tą swoją obecność. Wcale nie czuję się jakiś stary, ale cieszę się, że moi chórzyści czują się młodzi. 11. edycję Biesiady Seniora Wąbrzeski Dom Kultury tradycyjnie zorganizował na Podzamczu, a nie na nowej scenie, bo taka była przede wszystkim wola seniorów, którzy chcą występować w Wąbrzeźnie w otoczeniu przyrody. No my bardzo lubimy tutaj przyjeżdżać, tak, bardzo lubimy i cieszymy się z zaproszenia, bardzo dziękujemy. Tu jest bardzo ładnie, tak, zwłaszcza tylko brak słoneczka dzisiaj. Ale za kwestią przeprowadzenia biesiady właśnie w amfiteatrze przemawiały także względy organizacyjne. Potrzebne było blisko 500 miejsc siedzących i miejsca parkingowe dla autobusów. To trudne do osiągnięcia na rynku. Blisko 8-godzinna biesiada i głośne akordy muzyczne mogłyby także zakłócać niedzielne msze święte i być uciążliwe dla mieszkańców placu Jana Pawła II.
Na wąbrzyskiej scenie WDK zamierza pokazać kapele podwórkowe w sierpniu, a spotkanie z seniorami w gmachu placówki zaplanowane jest na 25 października. Kochamy Wąbrzeźno!